Cześć, z tej strony Kuba Watral, to jest program Strefa Miedzi. Witam wszystkich widzów. Dzisiaj naszym gościem jest filar defensywy naszego klubu, Nemanja Miłoszkowicz. Cześć Nemanja. Cześć. Nemanja, super, że możemy porozmawiać po polsku. Tak. Chciałem Cię na początek zapytać, czy długo Ci zajęło nauka języka polskiego? W ogóle jakoś się mocno do tego przykładałeś? Czy z uwagi na to, że pochodzimy mniej więcej z tego samego regionu, było Ci troszkę łatwiej? No, było mi troszkę łatwiej, bo tak ten nasz bałkański język jest bardzo podobny do polskiego, a też ten ruski, który ja już mówiłem wcześniej, też jest z drugiej strony podobny, tak że kiedy przyszedłem tu w Polsce, od razu rozumiałem tak dużo rzeczy. Tylko potrzebowałem czasu, żeby trochę złapać coś mówić. Tak, że teraz już minęło 3 lata i to już mój trzeci sezon tutaj. Tak, że teraz już z tym nie mam problemu, wszystko rozumiem i mogę dobrze mówić. Tak, że to mi dużo pomaga w szatni i na boisku. Jasne. A jak są jakieś duże różnice, jakbyś mógł powiedzieć, między twoim ojczystym językiem a polskim? Czy faktycznie sporo wyrazów jest na przykład podobnych? No, są różnice i są rzeczy, w którym są podobne, bo może kiedy mój papa przychodzi tutaj, on widzi, że są podobne, że są niektóre rzeczy te same, ale nie rozumie, czego ja mówię, albo czego mu ktoś drugi mówi, tak że musisz trochę uczyć, żeby rozumieć wszystko, tak. Okej. W swojej karierze występowałeś w Czarnogórze, w Serbii, w Macedonii, w Rosji, w Kazachstanie, w Rumunii, teraz w Polsce. W ilu obcych językach mówisz? No, mówię ruski, polski, angielski i tak tego trochę hiszpańskiego rozumiem, ale trochę. Okej. Tak, że to... Czyli trzy, cztery języki obce. Okej. Grałeś właśnie, tak jak wspomniałem, w tych wielu krajach, co oznacza, że również tam mieszkałeś. Tak. Gdzie ci się najlepiej mieszkało? Poza oczywiście rodzinną Czarnogórą. No dobrze, Czarnogóra jest tak, rodzina, ale tam w Serbii, w Bośni, tak, w Macedonii to też jest Balkan, gdzie są nasi ludzie, ale najlepsze mi było w Vardarze, w Macedonii, tak, że to... Tam już mam teraz dużo przyjacieli, tam była i fajna ekipa, fajna atmosfera, fajne wyniki. Wszystko było na pozytyw, tak że ten okres pamiętam jak najlepszy. Bo tam chyba też, wróciłeś, odbudowywałeś trochę formę. No tak. Do Macedonii. Tak, w Macedonii już trafiłem po Czarnogóry, tak że Tam było bardzo, bardzo dobrze. A mieszkając w danym kraju, udawało Ci się, nie wiem, poznać właśnie kulturę, no oczywiście Bałkany, no to w zasadzie wszystko jest podobne, ale właśnie będąc w innych krajach, udawało Ci się gdzieś tam poznać troszkę te kultury inne, w ogóle czy to lubisz i tak się wkręcasz? Tak. W Rumunii jest inna kultura, w Kazachstanie jest druga, tak, że za mnie jest to wszystko ciekawe i bardzo fajne, tak, że Także jestem dumny z tego, że mogłem patrzeć, jak ludzie żyją i w Rumunii, i tam na koniec świata, jakby mógł powiedzieć. Tak. A mieszkając w danym kraju, udawało Ci się zwiedzać na przykład dany kraj, mieszkając tam? Wiadomo, no, skupiałeś się pewnie na grze w piłkę. Tak. Ale gdzieś tam w wolnym czasie może Ci się udawało pozwiedzać trochę? No, w tym Kazachstanie nie, bo tam od miasta do miasta są bardzo, bardzo duże te odległości. Odległości, tak. W Rumunii byłem, no tam jest fajnie, tak, tam jest kilka tych fajnych miast. W Rosji byłem w dużo miast, tam też jest. Tam kultura jest podobna do naszej bałkańskiej, tam miasta są też bardzo duże, bardzo fajne, tak że Rosja też mi się podoba jak miasto, jak tak strona. Okej. A zgodziłbyś się, że mamy w sumie podobną mentalność Bałkany a Polska? Że mamy jakąś więź, że faktycznie się rozumiemy? No tak, może być, że mamy Bałkańcy, mamy
tak, Polacy tutaj, Ukraińcy, Rusi, dla mnie to wygląda jak wszystko ten jeden mentalitet podobny, mm-hmm. jak tak, że zgadzam się z tobą, tak. Mm-hmm. A jeszcze chciałem cię zapytać o takie codzienne życie w Czarnogórze, a w Polsce. Czy to się faktycznie jakoś, nie wiem, bardzo różni? No tak jakbyś po prostu jakbyś opisał codzienne życie w Polsce. Dla mnie jest różnica, bo kiedy jestem w domu w Czarnogórze, to już jestem na urlop, a tutaj jestem na pracy, na trening, tutaj trochę odpoczywam po treningu, więcej jestem u siebie na mieszkaniu. Mhm. Wcześniej idziemy spać, to jest normalne, a tam u siebie w Czarnogórze teraz w ostatnim czasie przychodzi im bardzo mało. No, każdych 6 miesięcy idziemy tam na urlop, tak, że kiedy przyjedziemy u siebie, to jestem... To impreza. To może być tak i idziemy zobaczyć jedną rodzicę, drugą rodzicę, tak, mhm. że bardzo mało jestem doma i zawsze jestem poza mieszkaniu, jak powiedzieć, tak. Aha, okej. Okay. Tak, że trochę więcej czasu tam jestem na dwór, czym w domu, tak. Okej. Okay. Ogólnie Bałkany dla Polaków są takim popularnym kierunkiem wakacyjnym. Ty byś polecił jakiś kierunek w swoim kraju? Co byś polecił siebie polskim turystom do zwiedzenia? Aha, no w Czarnogórii na pewno, tak. Mhm. W Czarnogórii, Chorwacji, tam są bardzo fajne miejsca, tam jest morze, tam jest kilka miast, żeby powiedział, że każdy Polak musi zobaczyć, tak. Mhm, mhm. Osobom też z Polski często, jeśli chodzi o przejdziemy do piłki, tak. Kluby bałkańskie często się kojarzą z energicznymi kibicami, czasem nawet jakimiś tam drobnymi potyczkami. Ogólnie byś stwierdził, że w obecnym czasie jest bezpiecznie tam na stadionach? Czy to w Serbii, czy to w Czarnogórze? Tak, no, u nas w Czarnogórze jest bardzo bezpieczne, bo na tych meczach u nas nie idzie tak dużo kibiców. Ale w Serbii tam jest w niektórych klubach bardzo dużo kibiców i mhm. tam jest też ten bardzo duży derby, ten Czerwona Zvezda Partizan, tak, że mhm. jeśli by komuś powiedział, żeby poszedł na ten mecz Czerwona Zvezda Partizan, to by mu na pewno powiedział, żeby nie brał dziecko ze sobą. Mhm. Tak, okay. Czyli to faktycznie, to nie są legendy. Faktycznie tak, jest atmosfera. Tak. Atmosfera jest trochę tak mocna, kiedy są ten derby tam. Okej. Okay. Czy jakbyś porównywał to u nas do derbów, właśnie jesteśmy chwilę po meczu z Chrobrym Głogów, to u nas raczej atmosfera bardziej bezpieczna, jeśli miałbyś porównać do takich derbów w Serbii na przykład. No tak, bardziej bezpieczna, aby też chciałem powiedzieć, że mi szkoda, że nie puścili naszych kibiców na stadiony, bo widzieliśmy, że ich przyszło bardzo dużo, ale tak, można powiedzieć, że tutaj jest bardzo bezpieczna w porównaniu z tym derby ma na Balkan. Mhm. Okej, okay. A powiedz, właśnie teraz, jak byliście w Głogowie, słyszeliście doping kibiców za stadionu? Tak. Tak, słyszeliście? No tak, tak, było słyszeć. I jeszcze raz mówię, że bardzo szkoda, że nie byli. Może być, jeśli by oni byli na trybunach, może by mi dostali w plecach ten wiatr, którego potrzebowaliśmy za tylko tą jedną bramkę, żeby wygrać mecz. Mhm. Jeszcze za chwilę jeszcze bardziej przejdziemy do piłki, ale jeszcze takie mam pytanko. Polacy często porównują takie kraje, które w podobnym momencie wyszły z komunizmu. I czy zauważasz właśnie w tych krajach, tam, czy na Bałkanach, tak. czy teraz w Polsce, taki rozwój właśnie, jeśli chodzi o infrastrukturę i w ogóle o takie miejsce do życia? Tak. Widzisz? No, mi tam w Balkanie, jeśli o tym mówimy, to trochę jesteśmy, trochę opóźniamy, za Polską. Tak, że tutaj jest lepiej ta sytuacja. Mm-hmm. Polska wygląda jak
bardzo, bardzo mocna ta europejska strona, a w Czarnogorii, w Serbii, w Bośni, tam są też miasta, gdzie można zobaczyć, że to wszystko zostało, jak było już wcześniej, tam dużo lat temu. Mhm. Okej, okay. Ale ogólnie zmienia się to? No zmienia. Wszystko idzie powoli, idzie na plus, tak. Okej. Okay. W ostatnich latach właśnie u nas bardzo się poprawia infrastruktura piłkarska. Tak. Mamy w zasadzie to już nawet po pierwszej lidze widać, jest coraz więcej nowych stadionów. Właśnie jakbyś miał porównać na tle wszystkich krajów, w których występowałeś, infrastrukturę w Polsce? Tak. Widać różnice? No na pewno widać. Tutaj ta infrastruktura w Polsce jest bardzo dobra. Ja już w jednym wywiadzie powiedziałem, że infrastruktura z pierwszą ligą tutaj można porównać z rumuńską ekstraklasą. Mhm. Także to, a infrastruktura polskiej ekstraklasy to dla mnie jest level jak ta niemiecka Bundesliga. Tak? Mhm. Każdy stadion jest bardzo dobry, każda murala jest bardzo dobra. Teraz też widzimy, że w naszej lidze mamy kilka zespołów, które wszystko grają na wyjeździe, bo chcą zrobić bardzo dobrą murawę. Także to może być i ta zasada z PZPN jest, żeby każda murawa miała to podgrzewanie. Tak. To w tych krajach, gdzie ja wcześniej grałem, tej zasady nie było. Może być i za tego ta boiska nie była tak dobra, ale tutaj w Polsce są czyli, bardzo dobre te... Czyli jest okej. Okay. Tak. Jest okej. Okay. A propos tej infrastruktury w Polsce, miałeś okazję wystąpić na naszym takim sztandarowym stadionie. Tak. Mowa tu o Narodowym. Jakie to było przeżycie dla Ciebie grać na Stadionie Narodowym? No, powiem, że to tak, największy stadion, na którym grałem. Mhm. I jeszcze miałem okazję grać, kiedy on był pełny, tak że... Mogę powiedzieć, że miałem szczęście, że zagrałem tam. To jest trochę inna piłka, kiedy grasz na takim stadionie z tak dużo kibicem na stadion, czym kiedy gramy na jakim drugim, gdzie trybiny nie są pełne. Także to w tych czasach się czujesz jako piłkarz. Na takich atmosferach, na takich stadionach, także to chciałby jeszcze niektóry raz zagrać na takim stadionie przy takim kibicami, ale mam nadzieję, że tutaj zrobimy tam ten awans i będą okazje zagrać na podobnych atmosferach i podobnych stadionach. Tak. Jasne. A jak się grało przeciwko Robertowi Lewandowskiemu? No fajnie. No, kiedy mecz zaczyna, ty już zapominajesz, że on jest tak w tym czasie najlepszy napastnik, najlepszy piłkarz polski w tym czasie, tak że koncentrujesz się na swojej grze, już tam są czasy, gdzie już chodzisz z nim w jakiś stick, a już nie wiesz, że to jest on, tak. Bo koncentrujesz się na piłku, koncentrujesz się na swoją robotę, ale bardzo fajnie zagrać z takim wielkim piłkarzem. No tak. I masz to w pamięci, tak jak tak, wspominałeś tak. Niedawno w którymś wywiadzie. Tak. Grałeś przeciwko Robertowi, tak. Więc to dodaje jakieś tam zawsze... Tak. Kiedy są jakieś problemy przed meczami, można wracam na to i na jaką motywację, że grałeś z nim, a jeśli zagrałeś przeciwko jego, to możesz zagrać przeciwko każdego, tak. Tak jest. Ty występowałeś do tej pory głównie Europa Środkowa, Europa Wschodnia, a miałeś kiedykolwiek jakieś propozycje, jeśli chodzi o bardziej kierunek zachodni? No, a jeżeli nie, to czy może chciałbyś kiedyś? Nie miałem. Szkoda, że nie miałem, bo uważam, że ten piłkarski świat to jest ten najlepszy. Mm-hmm. Ale już od początku swojej kariery miałem takiego agenta, który robi na tą drugą stronę, tak że wszystkie propozycje, że miałem, były z tej drugiej strony. Chciałby na pewno, ale nie żałuję, tak też jest dobry. Jasne. A to gdzie byś siebie widział najbardziej, jeśli chodzi o Ligę Europejską? Także wydaje ci się, żebyś się tam najlepiej odnalazł. No, gdzie by chciał grać, to by była ta angielska Premier Liga. Okej. Okay.
tak mi się podoba mi się ten styl, podoba mi się ta liga, te atmosfery na stadionie, tak że jeśli by ja mógł powiedzieć, gdzie by chciał grać, to by była ta angielska Premier League. Tak. Mm-hmm. No to kibicujesz komuś z Anglii? Jakiś masz... No tak, nie tak mocno, nie tak mocno. Ja już na każdy ten mecz patrzę jako fan. Ja tylko chcę, żeby było dużo bramki, żeby mecz był fajny. Tak, że nie jestem jakim kibicą jakiegoś klubu. Mm-hmm. Od kilku meczów przejąłeś kapitańską opaskę. Tak. Szymon miał tam troszkę problemów zdrowotnych, więc go zastępujesz. No ale od kiedy wychodzi drużyna z tobą jako kapitanem, to nie przegrywamy. No tak, tak. Tak to wygląda na razie. Mamy, no tak liczyłem, bo od kiedy jestem kapitanem, mamy tak 4 zwycięstwa, tak? 4 w lidze i 1 w pucharze i ten jeden remis, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że my mamy ta zwycięstwa, a kto jest kapitanem na boisku. Ja by teraz, nie wiem, dałby tu opaskę komuś drugiemu, ale tylko żeby to, co mamy na boisku, zostało, ta zwycięstwa, żeby ich dali dalej. Ale jestem bardzo dumny tego, że mi trener oddał tu możliwość zmienić Szymona i mam nadzieję, że ja też wracam do jego z tym dobrym występami, jak musi. No absolutnie, bo no moim zdaniem, nie wiem jak ty czujesz, no ale powiedziałbyś, że masz formę życia aktualnie? No, powiedziałbym, że wszyscy gramy dobrze, a kiedy cały zespół gra dobrze, kiedy wszyscy zawodnicy obok ciebie grają dobrze, no to za ciebie jest też łatwa sprawa, żeby zagrać dobry mecz. Tak, że ja uważam, że ta moja dobra forma idzie też z tego, że cały zespół jest w formie i naprawdę wszyscy gramy dobrze. Tak. Jasne. Przed nami mecz z Arką Gdynia, ważny mecz. Ostatnio parę meczów się udało na 0 z tyłu, także życzę wam tego, zwłaszcza obrońcom, żeby dalej tak było i żebyśmy po prostu dalej wygrywali. No i powodzenia, żebyś był w takiej formie, a i tylko lepszy. Dziękuję bardzo. Dzięki.